W śnieżnej bajkowej krainie by M, chemia 4 homet, ja, kobieta 19 lat, doświadczenie, alko przez 3 lata, bromo dragonfly, chyba dot, feta po jednym razie, kodeina, DXM, MJ, medcat, poppers, efedryna po kilka razy. Set and setting, mój dom i okolice, zimowa noc, dobry nastrój, oczekiwanie na nowe doświadczenie, substancja, około 25 mg 4-homet, północ. Rozpoczyna się ostatni dzień starego roku, co zamierzam uświetlić planowanym od pewnego czasu tripem. Reszta domowników wreszcie idzie spać i mam wolne pole manewru. Kwadrans po 12. W żołądku ląduje odmierzone na oko 25 mg 4-hometa. Tak ohydnie gorzkiego, że przechodzą mi ciarki. W pół do pierwszej. Pojawiają się lekkie zmiany percepcji. Jest mi trochę niedobrze, więc kładę się na łóżku ze szpąglami w uszach. W ciągu kilku chwil wszystko się rozkręca. Nieregularna faktura sufitu układa się w piękne, egzotyczne mozaiki. Ściany pokoju zmieniają kolor, przechodząc z jednego odcienia w drugi, poprzez całą paletę barw. Wszystkie rzeczy pokryte są fraktalami. Falują, brzegi się załamują. W różnych kątach pokoju pojawiają się nagle kolorowe, mocne światła, rozświetlające całe pomieszczenie. Pokój zmienia się jak w kalejdoskopie, kwitnie, w rytm szpongli. W notatniku ląduje zapis, niech ktoś włączy nagrywanie. Pierwsza w nocy, ze słuchawek płynie Mars Volta, momentami mocno zniekształcany, ale brzmi to fantastycznie. Dochodzę do wniosku, że muzyka nie jest tworzona po to, by jej słuchać na trzeźwo. Mało tego, jest to wręcz haniebne. Dźwięki stają się sztuką dopiero wówczas, gdy słuchając ich czujemy, jak nas przeszywają. Przesączają się przez nas jak przez sito i płyną dalej już puste, zostawiwszy w nas jak na filtrze swoją esencję. Nawiedza mnie dużo podobnych myśli, jednak nie uważam ich za warte wspomnienia. Po jakimś czasie myśli stają się natrętne, nieprzyjemne i bardziej osobiste, a otoczenie nudzi. Mam wrażenie, że złapię bad tripa, więc postanawiam nakierować trochę podróż. Druga w nocy. Mdłości już nie ma, czuję się dobrze, więc wpadam na pomysł udania się na spacer. Jestem lekko skołowana. Mam drobne problemy z takimi czynnościami jak znalezienie klucza czy zamknięcie drzwi. W międzyczasie do moich uszu dobiega melodia. Słyszę ją, ale nie wiem skąd płynie, bo MP3 już wyłączyłam, a wszyscy w domu śpią. Tę samą melodię słyszałam później kilka razy tego wieczoru. Wychodzę na dwór. Pierwsze co widzę to ulica z zaśnieżonymi domami, przy których stoją udekorowane choinki. Czuję się bajkowo, świątecznie i przyjemnie. Odwracam wzrok w stronę łąki i tam moim oczom ukazuje się jeden z najpiękniejszych widoków w moim życiu. Ośnieżone pagórki, oszronione drzewa, gwieździste niebo. Śnieg nie jest jednak biały, a pokryty misternymi wzorkami. Co chwilę cały krajobraz rozświetlają blaski kolorowych świateł. Wszystko jest niebieskie, potem przechodzi w zieleń, by następnie inna łuna ukazała mi obraz w czerwieni. Wszystko to jakby ogromne reflektory oświetlały całe pole przede mną. W oddali widzę nadajnik radiowy, który również świeci kolorowymi światełkami jak lampki choinkowe. Nagle z masztu tryskają w niebo fajerwerki. Są wyimaginowane, ale wyglądają jak prawdziwe. Idę w śniegu szczęśliwa, że mogę oglądać coś takiego, że żyję w tak pięknym świecie. Zachwycona nie zauważam, że stoję na strumyku i mam przemoczone stopy. Mam ochotę żyć i krzyczeć. Podrzucam śnieg do góry i patrzę, jak płatki opadają. Czuję radość, że tu jestem i żal, że umrę. Podrzucony pił wiruje i błyszczy. Po chwili spada. Ja żyję i umrę. Dostrzegam w tym uroczą, prostą analogię. Idę dalej, tocząc leniwe myśli i zatrzymując się co jakiś czas, by się czemuś przyjrzeć. Mijam słup energetyczny, który chrobocze głośno i szepcze. Sterczące z ziemi badyle zamieniają się raz w pawie pióra, raz w czarne szponiaste dłonie jak u czarownicy, wyciągnięte w moją stronę. Nagle spostrzegam, że uszłam ponad kilometr od domu, a jest mocny mróz. Czas wracać, tylko w którą stronę? Znam to miejsce doskonale, ale widzę światła w oknach w miejscu, gdzie nie powinno być domów, bo pamiętam, że tam nie stoją. Wyobraźnia płata mi figle, jednak chwila zastanowienia wystarczy, by umysł szedł na ziemię.
trzecia w nocy, jestem w domu. Kilka następnych godzin spędzam w łóżku, oglądając zanikające powoli cewy i słuchając Mozarta. W głowie toczą się przypadkowe, niepowiązane ze sobą myśli. Zastanawiam się na przykład, czy osoby niewidome doświadczają po psychodelikach wizuali, a jeśli tak, to jak one wyglądają. Myśli z innej beczki. Każdego człowieka na ziemi łatwo rozszyfrować, bowiem jego charakter, ambicje, światopogląd prześwitują przez niego tak jak kręgosłup u drobnych żyjątek. Jeżeli Bóg istnieje, to urządził sobie niezłą komedię. Musi się śmiać do rozpuku, obserwując, na jak dziwaczne i sprzeczne sposoby ludzie próbują to swoje życie przeżyć. Takie myśli mnie nużą. Chętnie bym zasnęła, ale mój umysł sam je snuje. Cztery Homet nie okazał się u mnie twórczy, ale za to przyjemny i zajebisty wizualnie, więc wiem, że do niego wrócę. 6 rano, wreszcie zasypiam, wstaję po południu zadowolona, w dobrej kondycji i nastroju na Sylwestra. W dobie narastającej cenzury i nowomowy na YouTubie nie jestem w stanie liczyć na wsparcie inne niż wasze, dlatego jeżeli uważasz ten kanał za wartościowy, możesz pomóc mi, zobacz opis pod filmem.